Cześć, witam was na kanale Gra na Kompa, jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Transport Fever 2 Vanilla. Moi drodzy, jesteśmy w Colburn, więc szybki raporcik finansowy. Jak wyglądają nasze zarobki? Otóż samolot, który został wymieniony, proszę bardzo, on bardzo ładnie sobie radzi. I to jest nasze tak naprawdę główne źródło dochodu. No jeszcze tutaj troszeczkę mniejszym takim źródełkiem, można powiedzieć, jest ta czerwona trasa, jako pierwsza trasa, którą ustanowiliśmy z Colburn z Pool do Brentwood, do piekarni. No i to sobie radzi, oczywiście za sprawą boosta piekarni. Tutaj pisaliście, Sławek, z tego co pamiętam, czekajcie, tylko się upewnię, co do słuszności. Jak to wyglądało? Kto to napisał tutaj w komentarzu? Tak, Sławek napisał, że generalnie lepszym pomysłem byłoby, moi drodzy, puszczenie tutaj z tego trzeciego pola tego zboża, które to jest, tutaj jest transportowane, żeby tutaj to machnąć na pole numer 2 i stąd, żeby samochody zabierały to wszystko. Słuchajcie, pomysł nie jest zły. Pytanie tylko, jakby to generalnie wyglądało. Wyglądałoby to w taki sposób, że stąd ruszałoby mniej pojazdów, transportowałoby to gdzieś tutaj, no a te pojazdy tutaj by według Sławka śmigały. Słuchajcie, możemy przetestować tę teorię, dlaczego by nie? Mamy 190 milionów, więc znowu zaczynamy zarabiać jakieś chore sumy. No ale dobrze, spróbujmy to wykonać. Jakby to miało wyglądać? Załóżmy, że chciałbym odseparować tutaj te dostawy, więc postawmy sobie... Może nie w ten sposób. Zrobimy to na zasadzie wyładunku. Spróbujmy to ogarnąć... Czekajcie, bo chcę zobaczyć, jak tam z tymi liniami będzie. To jest fioletowa linia, dobra. Spróbujmy to zrobić na tej zasadzie. Pociągniemy sobie tutaj drogę. W ten sposób. I to machniemy tu. Dobra. I teraz tu postawimy po prostu przystanek wyładowczy. On ma zasięg oczywiście. I stąd od razu będą, powinny przynajmniej tutaj się przeładowywać te nasze... no właśnie, co? Skrzynki ze zbożem, załóżmy. Dobra, teraz weźmy sobie linię. Zarządzaj tą linią, panie. I teraz tak, bo tu mamy znaczniki, więc te znaczniki powinny zostać. My musimy usunąć jedynie tutaj te dwa punkty, jak na razie, tak? Dobrze? Nie, jeszcze nie dobrze. Teraz jest dobrze. Ok, dodajmy sobie stację i te stacje, właściwie przystanek, to będzie ten przystanek. I zobaczmy. No, widzę, że tutaj znaczników nie potrzeba. Spróbujmy to ogarnąć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Puśćmy czas. Pamiętajmy, że automatycznie będziemy zarabiali mniej pieniędzy na tym kursie. Tam zarabialiśmy 68 tysięcy, ale musimy brać pod uwagę również wydatki danego pojazdu, konkretnego pojazdu, tak? On ruszając się jakąś tam kwotę absorbuje, prawda? Czyli musimy wydać na jego utrzymanie, na paliwo i tak dalej, bla bla bla. Natomiast no, kiedy stoi i czeka, no to wydaje trochę mniej, ale też wydaje. A tu zobaczymy, jak będzie. Dobra, pierwszy samochód nadciąga. I... połowa tej kwoty, którą zarabialiśmy, słuchajcie. Nie jest źle. Nie jest źle. Zobaczymy, jak będzie się to przejawiało tu, na tej trasie. No widzimy, że się przeładowuje, słuchajcie. O wiele szybciej te samochody się zaczynają ładować. No powiem szczerze, Sławku, całkiem ciekawy pomysł miałeś. Także gratulacje. I dzięki wielkie za podpowiedź. No widzicie, czasami pomysły tutaj wasze są realizowane, to nie jest tak, że ja nie słucham. Aha, tu jeszcze jedna kwestia. Zwróćcie uwagę na to, kiedy Sławek napisał ten komentarz. Napisał go gdzieś w okolicach 17 lutego. Ja mam odcinki nagrywane do przodu, jeżeli chcecie, żeby się pojawiały codziennie odcinki, to muszę niestety nagrywać na zapas. Bo inaczej po prostu nie dałbym rady. Mielibyście jeden, dwa odcinki tygodniowo, a chyba tak
nie chcecie, bo za bardzo lubicie Transport Fever. Dobra, słuchajcie, już nam się tu odkłada nasze zboże. Zobaczmy, czy te samochody tutaj czekają. Tak, te samochody tutaj czekają. Dobra, ile was tutaj czeka? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć samochodów można byłoby na drugą linię dać. Możemy tak zrobić, czemu nie? Tylko która to będzie linia? To będzie linia niebieska. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Albo może... Nie, no sześć. Sześć, sześć. I teraz wy będziecie lecieli linią niebieską, moi drodzy przyjaciele zmotoryzowani, i tam woście więcej tego zboża. Myślę, że wyszłoby na to samo, aczkolwiek pewności nie ma, bo jeszcze pamiętajmy o tym, że niezależnymi liniami boostowaliśmy piekarnię. W tym momencie to się może zmienić. Znowu może tam spaść poziom zaopatrzenia w zboże w tej piekarni, ale będę to monitorował, obiecuję. Zresztą nie mam ochoty tam tracić na tym. Spójrzmy dalej, jak wyglądają finanse. Tutaj, jeżeli chodzi o pociąg pasażerski, czyli czerwoną strzałę, wydaje mi się, że tu jest o jeden segment za dużo. Specjalnie, co prawda, to zrobiłem, licząc na to, że a może tam się rozbucha ta miejscowość i będą chcieli jakoś tam w większej ilości jeździć. Natomiast myślę, że wynika to też po części z niewielkiej ilości tramwajów, bo mamy po trzy tramwaje na każdą miejscowość, właściwie na każdą linię. O, w ten sposób, bo w Colburn mamy przecież dwie linie tramwajowe, prawda? W jedną stronę i w drugą stronę, i na każdej z tych linii po trzy tramwaje jeżdżą, w związku z tym no, powinno być trochę więcej pasażerów, sprawdźmy. 27, szału nie ma. Ale ja na razie zostawię ten pociąg, niech tak będzie. Teraz co byśmy mogli zrobić, słuchajcie, White Hill, zobaczmy, White Hill. White Hill 184 osoby mieszkają, 80% zaopatrujemy jak na razie w cegły to miasto. I tak zastanawiam się, czy nie puścić tutaj połączenia kolejnego. Moglibyśmy to zrobić. Tutaj wypuściłem... A, właśnie, bo ja tu jeszcze zmodernizowałem troszeczkę tę trasę. Bo znowu zacząłem robić dwutorową magistralkę. I względem tego, co powiedziałem, że nie chcę tym razem popełnić tego samego błędu, że będziemy czekać bardzo długo, aż tam jeden pociąg wjedzie, drugi wyjedzie i tak dalej. Rozbudowałem to. I teraz mamy czterotorową magistralę i pociąg, ta czerwona strzała, dostała zmianę tutaj peronu. I w tym momencie wjeżdża sobie na ten peron. Ten tutaj najbardziej skrajny peron będzie służył do obsługi połączenia do tej miejscowości White Hill, czyli do tej, która będzie wykręcała w prawo. Więc to tak wygląda. I dalej, słuchajcie, prawym tutaj tym połączeniem lecimy, 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 lecimy. O, on sobie już przeleciał. No i tutaj mamy już też jakby tę linię pociągniętą, ale do tego samego peronu, do którego była pociągnięta, więc tu raczej się nic nie zmieniło. Poza tym, że tory zostały przedłużone i te tory też będą prowadziły do Wild Hill. Więc jak widzicie, musimy zbudować takie połączenie, taką magistralę, gdzie spotkają się tutaj tory z Burntwood, czyli te tu gdzieś w tych okolicach może. No i również te tory, albo może gdzieś tu nawet by się połączyły. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak na razie przeszkadza mi ten tartak. Bo nie wiem, jak te tory mam tu przeciągnąć niby, no ale okaże się. Jak na razie potrzebujemy stworzyć połączenie z Burntwood do White Hill, a resztą będziemy martwili się kiedy indziej. Zapauzujmy sobie w takim razie, bo ta kasa to leci na łeb, na szyję. I włączmy sobie czas, bo ja tutaj na potrzeby jakby... testowania różnych rzeczy i oczywiście zarabiania, zbierania tych pieniędzy, to ja zatrzymuję czas, żeby on nie leciał, a wy żebyście nie przegapiali tego, co nas później spotka. Tam ktoś w poprzedniej bodajże serii, czy jeszcze wcześniej napisał komentarz, ciekawe jak wyjaśnisz, że coś tam zarabiasz, tak, a data się nie posuwa do przodu, śmierdzi mi to cheatami, coś w tym stylu. Nie, wystarczy poznać mechanikę rozgrywki, przyjacielu, bracie, kolego, jeżeli jeszcze oglądasz te filmy na tym kanale, to byś wiedział, że wystarczy sobie tutaj zatrzymać czas. Zarobki lecą, ale czas nie upływa.
No dobra, my lecimy dalej. Czekajcie, bo my mieliśmy to prowadzić w zupełnie inny sposób. My mieliśmy to prowadzić na takim ala wzniesieniu, prawda? Więc jeszcze raz. Raz. No tak akurat na wzniesieniu. To będzie takie coś, powiedzmy. My tutaj zaraz będziemy wykręcali. Tylko pytanie, czy ja to teraz zrobiłem równo, bo to nigdy mi się nie udaje. Ja mam takie scentrowane, słuchajcie, oko, że głowa mała. No prawie. A zresztą. Nie, nie, bo to musi być równo, to musi być wyrównane. Dobrze. O, a tu jest wyrównane, no widzicie. Ale może nawet dobrze się stało. Tak będzie o wiele, wiele lepiej, ładniej i przyjemniej. Dobrze, pomyślmy teraz. Ci już piszą, ja wiem, ci piszą, bo im tutaj rozwaliliśmy drogę, ale to nic, nie ma z tym problemu. Może nawet przebuduję i tutaj walnę rondo. O, to by było nawet całkiem ciekawe. Muszę pomyśleć, jak tu przeprowadzić to wszystko. O, to nie jest takie hop-siup, jakby się wydawało. Można byłoby albo puścić wiaduktem, albo tunelem, tylko tunel będzie trochę zajmował. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Da radę? Da radę. No to wspaniale. To wspaniale. Myślę, że w ten sposób mogłoby to polecieć. To byłoby raz. Oczywiście... A nie, 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 chwila. Bo ja potrzebuję ciut więcej miejsca. To byłoby... dwa. Okej. I teraz wyprowadźmy go i połączmy. No, spektakularnych prędkości to my tutaj nie będziemy osiągali, z tego co widzę, ale tak na dobrą sprawę to jest tak niewielka odległość tak naprawdę, że tych 300 to byśmy tutaj nie osiągnęli tak czy inaczej. Dobra, i on sobie tutaj będzie wjeżdżał do tunelu. W porządku. No tak, tylko teraz rzecz jest tego typu, że my nie podłączymy się tą linią z Colburn. Niezła jazda. Dobra, ale to nic, to nic. Wyprowadźmy te tory teraz tutaj. Niech sobie łagodnie wyjdą po swojemu, tam gdzie one chcą, to nie jest dla mnie problem. I ten drugi również, i dołączmy. Dobra, to byśmy mieli. Zawsze można puścić, moi drodzy, linię obok, do pewnego momentu, czyli też czterotorową. Nie wiem, jak to się będzie spisywało, ale to będziemy myśleć nad tym przy odcinku zbudowania linii z Colburn do Wild Hill. Na pewno taka powstanie. Raz, dwa... Panie, raz. Już chciałem tutaj tworzyć nie wiadomo jakie pagórki. Tutaj też cyklicznie pojawiają się pytania... o to, jak podnosić, opuszczać torowiska i drogi, tak jak ja to tutaj robię. Kropka i przecinek. Kropka podnosi, przecinek opuszcza. I zacznijcie oglądać odcinki ze zrozumieniem, bo nie będę pierdolion razy powtarzał. Cofnijmy się troszeczkę. Albo może poradnik nagram. 30-sekundowy poradnik. Jak podnosić i opuszczać torowiska i drogi. Ale będzie miał, kurczę, oglądalność. No i dobrze. To byśmy mieli. Ok. Teraz tutaj. Kolejna przeszkoda. Chwileczkę. Ta droga nie jest nam potrzebna. Można ją wykasować. Można ją wykasować, więc ją wykasujemy. Ona nam tylko tu będzie przeszkadzała. Tę drogę mogę zostawić. To też nie stanowi dla mnie problemu. I w tym momencie moglibyśmy puścić... na 4, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Ja wiem, robię bardzo długi ten wiadukt, ale tylko i wyłącznie ze względu na fakt, że chcę, żeby to było równo. I tak pójdzie do wymiany. Bo w momencie, kiedy tam zyskamy trochę technologii, lat i tak dalej, to będzie trzeba wymienić. Ty miałeś być równo, panie. No. Hop. O kurde, to nie jest równo. Co jest do licha? Pokaż mi się tak.
To ma być niby równo, tak? No sprawdźmy tę teorię. No nie, tak to nie może być. Ale ten sposób już może być. Dobra. Akceptacja. Wiecie co, puszczę to na razie w ten sposób. I zobaczmy jak tam z kasacją tego. No jest okej. Bo musimy tutaj ten odcinek wykasować. Dlatego, że on jest zdecydowanie za długi. I teraz... dołączmy sobie ten. I już spuszczamy to do naszych głównych torów. Zobaczmy tylko jak to wygląda. No, może być. Może być, jeżeli chodzi o łagodność najazdu na ten wiadukt, to może być. Ale on jest jakiś taki krzywy, mi się wydaje. No, trochę krzywy jest. Trudno. Nie można być aż tak bardzo perfekcyjnym. Teraz tutaj. Sprawdźmy sobie może Whitehill, jak tu wygląda sytuacja. Tutaj mieszkańcy są. Idę o zakład. Zakładamy się, moi drodzy. O czekoladę. Tu są mieszkańcy. Włączamy. A, widzicie? No dobra, to teraz tak. Kwestia dworca. To nie jest takie hopsiup, bo mamy tu lotnisko. Pod lotniskiem nie jesteśmy w stanie niczego przepuścić, chyba że coś się zmieniło. Sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ha, 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 ha. A 8, 7, 8. O kurde, ale na 8 da radę. O! Czyli na 6 nie daje rady, bo jest za płytko, ale na 8 już tak. A na 7? Na 7 też. Ale na 6 już nie. A na 6 też, czekajcie. To jak ja to... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczmy. O, na 5 też da radę. No to rozwiązuje sprawę. Tutaj tylko nie daje rady. Aha, czyli tu nie daje rady, ale tu już daje. W porządku. No nieźle, 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 nieźle. Dobrze, wybadajmy, którym... Jak możemy tu się posunąć? Tu jeszcze nie. Czekajcie, a z tej strony? O, 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 o. Tak może być. Okej, dobra. Dobrze, tak mi to nawet pasuje. Porządeczku. Pod lotniskiem. To będzie jeden tor. Teraz drugi tor. I jest okej. Zobaczmy jak to tam śmiga. Musimy to tu wyprowadzić. Musimy to wyprowadzić tutaj. Więc postarajmy się zrobić to ładnie. Wiecie co? Nie, dobra, niech będzie. Może to być takie ciut zakrzywione, tylko żeby tu prędkości były. Po takim lekkim łuku. To będzie bardzo ciekawie wyglądało, myślę. Zwłaszcza jak się przejedziemy kiedyś. No i dobra, i fajnie. To byśmy mieli. Teraz tak, ta droga nie jest nam potrzebna, wręcz nam przeszkadza. Więc ją wykasujemy. Jeżeli będziemy potrzebowali akurat tego przedsiębiorstwa, to my sobie o wiele fajniej to zrobimy. I teraz musimy to bezpośrednio doprowadzić tu do wiaduktu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I jak z najazdem? No, jest też łagodny, więc w porządku. Łagodny jak balanek. Wspaniale. Dobra, teraz jeszcze druga para, para szyn właściwie. A, Wilunia, Wilunia. A nie, dobrze było, dobrze było. Chodź tu, chodź tu. No i w porządeczku. I to mamy. Słuchajcie, to mamy. Czyli linie mamy praktycznie... Znaczy linie, no. Tory mamy gotowe. Teraz musimy przemyśleć kwestię dworca.
do cegielni ta droga nie jest nam potrzebna. To tak nie może być. Tutaj stanie dworzec. Tu stanie dworzec, tylko oczywiście musimy sobie ten teren przygotować. Aż nie chcę myśleć, ile znowu ten odcinek zajmie. Dobra, może względem tej drogi. Tak jak powiedziałem, no na coś trzeba te fundusze wydawać. Słuchajcie, to za dużo tego mamy, więc terraforming, jeszcze raz terraforming, to dużo kosztuje. Czy chociaż przy tylu milionach, ile mamy na koncie, to czy ja wiem, czy to dużo? Jeżeli tu stanie dworzec, słuchajcie, to nawet fajnie to będzie wyglądało, bo będziemy mogli z Wildkill również wypuścić choćby do Chester. Ta nazwa będzie zmieniona na Chester. Czy do tego Edgeware, to też fajnie można później to ogarnąć. Już się pomysły, słuchajcie, rodzą, ale na razie zajmijmy się tym, co robimy. To trzeba oczywiście wszystko przygotować ładnie, żeby nie było później problemu z rozjazdami, żeby tam tory się ładnie układały. Wiecie, zacząłem przykładać sporą wagę do tego wyglądu tych rozjazdów, czy tam połączeń torów ze sobą, żeby wiecie, żeby to te tory gdzieś tam nie znikały w sobie i tak dalej. Bo w poprzednich seriach dosyć mocno mi to zaczęło przeszkadzać, stwierdziłem, nie, no, tak nie może być. Więc teraz się staramy. Dworzec, moi drodzy, dworzec. Końcowy oczywiście, chyba że tam nie ma już nic. 320, wysokie prędkości. I teraz to jakoś tak ładnie obróćmy. To będzie dosyć ciężka sprawa. Musimy to postawić jakoś gdzieś tutaj, powiedzmy. I teraz możemy go oczywiście rozbudować. Więc zróbmy to. I zobaczmy, co możemy tutaj ciekawego stworzyć, jeżeli chodzi o ten dworzec. Oczywiście możemy tutaj tory dać, to tak. Jeszcze fajnie się to buduje. I... No i dobra, no możemy to gdzieś, o, może dotąd. Nie szalejmy tutaj, dlatego że tory trzeba będzie wykręcić. A właśnie, no to dobra, to jak tory trzeba będzie wykręcić, to chwileczkę, momencik. Zróbmy to w ten sposób na razie. Teraz peron. Peron sobie tutaj ogarniemy. Dobrze. I w tej chwili załóżmy, że dalekobieżne tory, chociaż te też są dalekobieżne, nie? To też długa trasa byłaby. W sumie to z dwóch miejscowości, więc tak naprawdę... No ale powiedzmy, że tutaj tory będą biegły prosto, tak? One będą tam sobie prosto biegły. Więc niech tak będą. To tylko ten peron przedłużymy. I myślę, że będzie dobrze. Dobra. Teraz tak, kolejny peron. Nie towarowy, osobowy. Oczywiście, że osobowy. Jeżeli chodzi o towarowe perony, to na razie tego nie ruszamy. Nie jest to nam potrzebne. Samolot tutaj dowozi cegły. I teraz tak. Kolejne tory. I tutaj jeszcze jedną parę torów damy. I tutaj będzie można zrobić, powiedzmy, dotąd. W ten sposób. Ach, jeszcze tutaj tory trzeba przedłużyć. O, tak. No i tu damy peron osobowy, pasażerski, znaczy się. O, takie coś, na razie, nie? Później jak będziemy musieli to rozbudować, to rozbudujemy. Natomiast, zaraz. To jak skasuje, to co, cały dworzec skasuje? A nie, dobrze, już się wystraszyłem. Dobra, dajmy sobie tu duży taki budynek, o. Czemu by nie? Jak to tam wygląda? No, wygląda w porządku. To teraz może taki tutaj boczny, o, i tutaj również, o, hop, takie coś. Niech sobie będzie, czemu nie? Dobra, peron mamy zrobiony, nie ma najmniejszego problemu. Za chwilę zajmiemy się torami,
Natomiast w obecnej chwili potrzebuje tutaj ulicę. I tutaj nie będziemy, myślę, na Whitehill wypuszczać tramwajów, tylko autobusy dla odmiany. Czemu by nie? Pójdźmy sobie prostą drogę. Dobra. Teraz tak. Potrzebuję przymierzyć pętlę. Pętla mniej więcej dotąd. Dlaczego potrzebuję przymierzyć? Chociaż nie, chwileczkę. Można ją nawet postawić. Może nawet w ten sposób? Chcę to zrobić tak, żeby wiecie, żeby było w miarę ładnie. No powiedzmy. Spróbujmy ulicę wziąć taką i jest super. O to właśnie chodziło. Wiecie po co? Nie chcę mieć tu sygnalizacji świetlnej. Bo nie jest mi do niczego potrzebna. Chyba, że... Czekajcie. Nie, no dobra, nie będziemy się wygłupiać z sygnalizacją. Rozbudujmy sobie oczywiście naszą pętlę autobusową. Myślę, że tyle im starczy i tutaj możemy im machnąć drogę. O. Czyli z jednej strony może być wjazd, z drugiej może być wyjazd. Ja nie widzę przeszkód. Można to zrobić w taki oto sposób. Teraz tak, pomyślmy, zastanówmy się. Tutaj można byłoby dołączyć drogę, znaczy ulicę, i ona mogłaby... Tylko czekajcie, te skasujemy. O, te skasujemy. Wcielmy to w życie. Zobaczmy. Jeżeli byśmy w ten sposób poprowadzili, można. Czemu by nie? Teraz to tylko zupgrade'ujemy. Dobra, tak może być. Chodźmy może za ciosem i tutaj też to zupgrade'ujemy. Tylko ta ulica mi nie pasowała. O. Bo ja chcę zrobić to troszeczkę inaczej. Ja bym chciał może, żeby ta ulica biegła w ten sposób. O. Mniej więcej tak. Teraz tę przyłączę tutaj. I tutaj chciałbym puścić równoległą. Może w ten sposób. O. Albo inaczej. Równoległą, ale taką długą. Tylko z drugiej strony. O. No, mogłoby to tak lecieć. I teraz tę tutaj. O, takie coś. A ten kawałek kasujemy. Ciach. I mamy fajną aleję. No, można byłoby to poprawić, jakby był movie, to oczywiście. I znowu się zaczyna. I znowu się zaczyna narzekanie na brak movita. Ale sami przyznacie, że jest to naprawdę fajny mod. To możemy zupgrade'ować. To możemy zupgrade'ować. Ok. I teraz rzecz jest następująca. Tutaj. Powiedzmy, tę ulicę możemy zupgrade'ować. Tę również. I póki tu jestem, to jeszcze... O, tak to zrobię. Ciach. Jest w porządku. I tę też możemy zupgrade'ować. Powiedzmy, ta niech też będzie zupgrade'owana. O, niech mają, słuchajcie. Oni i tak oczywiście tutaj sobie podostawiają po swojemu, ale póki mam jeszcze nad nimi jakąkolwiek kontrolę, no to chcę, żeby to było po mojemu, bo później będzie hardcore. Dobra, to mamy. Tutaj jeszcze skrzyżowanko, bo dlaczego by nie? Teraz tak, jeżeli skasuję tę ulicę, to obawiam się, że oni sobie dostawią zaraz tutaj obok tego skrzyżowania jakieś swoje. W związku z tym mógłbym to zrobić na innej zasadzie. Powiedzmy, weźmy sobie drogę pomocniczą. To skasujmy. I teraz skasujmy jeszcze tę pomocniczą. I spróbujmy tu krzyżówkę zrobić. Ale dołączyć to w ten sposób. O. Tu może być sygnalizacja świetlna, tutaj być jej nie musi. Teraz tak. Weźmy sobie cienką drogę.
i poprowadźmy w ten sposób. Oni już tego nie są w stanie zmienić. No i myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Na początek oczywiście. Tutaj jeszcze chwileczkę, bo mamy miejsce, można byłoby zrobić, załóżmy, takie coś, o. A tutaj takie coś. Ale prosto, halo. Prosto, panie, prosto. A, nawet dotąd. Powiedzmy. No tutaj też zróbmy krzyżówkę, bo jak nie my, to oni zrobią na pewno. No jest spoko. Tak jeszcze patrzę, czy gdzieś tu by był jakiś błąd, ale nie, na luzaku. Dobra. Teraz tak. Zanim rozlokuję przystanki, bo nie wiem, czy mi któraś z tych dróg nie będzie przeszkadzała, to popracujmy nad torami. Tylko jeszcze trzeba byłoby przygotować oczywiście teren. Tutaj sobie to ładnie spłaszczymy. Bo część torów będzie zakręcała, ale część torów będzie szła prosto. I trzeba to zbalansować, trzeba to jakoś ładnie zrobić. No dobra, to pomyślmy. Jak byśmy mogli to puścić? Załóżmy. Te tory mogą lecieć prosto, prawda? Nic nie stoi na przeszkodzie. No ale halo. O. Te tory mogą lecieć prosto. W porządku. Dobrze. Teraz tak, ten tor tutaj wyrównajmy. I ten tor tutaj również wyrównajmy. I teraz tak. Tor pomocniczy. Tor pomocniczy się przydaje zawsze i wszędzie. Tu będzie tor pomocniczy z jednej strony, tu będzie tor pomocniczy z drugiej strony. One pójdą do kasacji. O. Tych torów na razie nie będę ruszał. Zajmę się tylko tymi. Powiedzmy, że chcę wypuścić to jak na razie tak. I teraz będzie wyższa szkoła jazdy. Jak te tory tam prowadzą? No, trzeba wykręcić. Czyli tak, tu już widzę, że mi przeszkadza. I tutaj mi też przeszkadza ta droga. O, niepotrzebnie ten kawałek usunąłem, ale nie, no nie, bo nie wiem, czy teraz prosto uda mi się to wyprowadzić. Żeby było ładnie oczywiście. Ale na spokojnie, myślę, że damy radę. Weźmy tory i wyprowadźmy sobie tutaj już torowiska na zewnątrz. Tak, żebyśmy je widzieli. To będzie jedno torowisko i teraz drugie torowisko. Dobra, i to byśmy mieli. Teraz. Stąd by trzeba było wykręcić tory. A da się jakoś tak lepiej? Może zacznijmy od tego wewnętrznego. Ua. O, będzie ciężko, ale damy radę, spokojnie. A gdyby chcieć go bezpośrednio wpiąć, to jak to będzie wyglądało? Strasznie to będzie wyglądało, ale w sumie, wiecie co, aż takiej tragedii to nie ma. Wyprowadźmy jeszcze trochę te tory, niech one się już tak ładnie ułożą. O, ja widzę, że to się i tak ładnie nie ułoży. Może lepiej puścić te tory tak bezpośrednim połączeniem, to one będą proste, wiecie? Ale okej, no niech będzie. Słuchajcie, to jest generalnie już przed samym dworcem, więc już niech będzie taka prędkość. Mnie to tak naprawdę nie przeszkadza. Ale wiecie co? Czekajcie. Nie, jeszcze jeden pomysł. Może nie w ten sposób. Coś tu się stało? O, dziura została. Może zróbmy to
taki sposób. Ciach. O, widzicie? Tak może być trochę lepiej. Tylko pytanie, czy czyżówki uda się zrobić? Sprawdźmy to. Jest. Jest. I tu nie ma. To nie. To źle jest zrobione. Tak nie może być. Kurczę blade. Chodzi właśnie o to, żeby tutaj czyżówki były na tych dwóch torowiskach. Bo ja będę chciał pociągi, które będą jechały z Colburn i z Burnwood, to ja właśnie chcę puścić tu na te perony. Więc mnie czyżówki są bardzo potrzebne. Ale chwila, zaraz, moment, bo przecież my tak musimy wypuścić z tych torów, to ja się tam mogłem machnąć. Jeszcze raz. O, tu się może, to się może udać, czekajcie. Sprawdźmy to. Nie, nadal nie. Tutaj tak, tu daję radę, ale tu już nie. Kurde. Zacznij współpracować ze mną, bo cię odinstaluję. Będzie tak, jak ja chcę. Dobrze, teraz jest tak w miarę bardziej łagodnie i teraz powinno się udać. Tylko tak, żebyśmy to później wykręcili. Może jeszcze nie tak. Może stąd. No, dajesz. Dobra, i teraz sprawdźmy moją teorię. Teraz się da. Super, fajnie. To za chwilę. Dołączmy ten drugi tor. Ten drugi tor, ważna sprawa. Jest, okej. I tutaj też da radę? Tak, da radę. Fajnie. No to teraz wyższa szkoła jazdy, bo trzeba to skręcić. Nie podoba mi się to. No to zupełnie mi się to nie podoba. Pomysł jest dobry, tylko wykonanie jest kiepskie. Gdyby ten tunel był przesunięty poza lotnisko, tak naprawdę biegłby tędy, to nie stanowiłoby to problemu. A jak na razie to niestety jest to lipa. Czyli co? Czyli wychodzi na to, że dalekobieżnych pociągów nie wypuścimy stąd, tak? Ze środkowych. Bo te tutaj, te dwa skrajne perony po lewej, to ja chcę Colburn i Burnwood. A z tych tutaj chcę jeszcze dalej wypuszczać. Musimy się postarać. No widzicie, no to jest taka robota, słuchajcie, no to nie, nie, można byłoby to zrobić na speedbuildzie. Jeżeli bym chciał to wyprowadzić, a jakby od razu chcieć to wyprowadzić, jak to będzie wyglądało? No jak od razu to jest lepiej, tylko obawiam się, że czyżówki nie zrobię. No, może być tutaj kłopocik. To może być kłopocik. Ale wyprowadza się dobrze. Taka wielka góra. No dobra, machnijmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, wiedziałem. Spokojnie. Tutaj też nie da rady czyżówki zrobić. Ale ja mam na to pomysł. Mam na to mały pomysł. Zobaczymy, czy uda się to wcielić w życie. Jeszcze jeden tor. Od razu go tu wepniemy, żeby mieć święty spokój. I załóżmy w tym momencie, jeśli chciałbym, powiedzmy, wyprowadzić stąd tory i wpiąć je tutaj. O. To teraz patrzcie, co się dzieje. Ciach. I ciach. Tutaj też można czyżóweczkę dać. I tu również. Rozwiązany problem? Jasne, że rozwiązany. Aha, ale tutaj brzydko tory są ułożone. To nic, dobrze, już nie będę wam tutaj głowy zawracał tym akurat. Ogarnijmy sobie w takim wypadeczku po pierwsze drogę tu z powrotem, bo to jest dosyć istotne. W sumie to można byłoby nawet machnąć to
jako przejazd. O. Niech sobie będzie. Niech sobie tutaj przejazd będzie. Czemu nie? To to mamy. Teraz przystanki. Przystanki autobusowe. Wierzę w to, że oni się rozbudują oczywiście, więc zróbmy to tak. Powiedzmy, stąd będą wyjeżdżać, więc niech skręcają sobie tutaj. Teraz niech jadą tu. Dalej może się zatrzymać. Na razie załóżmy, że... A, powiedzmy tutaj. I teraz jak dalej? Dalej mógłby się zatrzymywać tu. Tu. I do pętli, aczkolwiek... A nie, dobrze. No, do pętli. Ale i tak dam tutaj znaczniki. Tak w razie W, bo ja nie ufam tym naszym rumcajsom. Dobra, i to mamy. Ustalmy sobie linię autobusową. To będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przystanków. Sześć przystanków i jeden znacznik. Proszę bardzo. A, taki jesteś cwany. Czemu to w ten sposób chce się robić? Bo tak, normalnie to wykręci. No dobra, to nie będę tego znacznika tutaj zaznaczał. Okej. Opiszmy sobie w takim razie. To będzie AUT, czyli autobus. White Hill. Jeden, oczywiście. Na wypadek, gdybyśmy musieli w drugą stronę puścić linię, to nazwiemy tak samo, tylko że z dwójką. Autobusy wpuśćmy. Pasażerskie. Tutaj mamy jakieś takie Mercedesy, więc możemy trzy Mercedesy im na razie na tę linię wypuścić. Niech sobie śmiało śmigają, proszę. Ciach, poszło. Teraz musimy wypuścić linię z Burntwood, kolejową linię. To będzie raz i tutaj będzie dwa. Długa linia, słuchajcie, dosyć długa linia. Liczę, że uda się na niej jakoś tam zarobić. Tylko tak. On to w ogóle po chińsku jakoś się chciał ogarnąć, więc nie. Zmieńmy mu ten peron na ostatni. I teraz tutaj w Wild Hill ja bym chciał, żeby on na peron pierwszy wjeżdżał. No i jest dobrze. Wszystko jest w porządku. Dobra, to to mamy. Nazwijmy to sobie oczywiście PAS, czyli pasażerski. Tego używamy tylko w pociągach. Tego PAS, więc to wiadomo, że się nie pomylimy z autobusami, powiedzmy międzymiastowymi, bo na międzymiastowe to piszemy skrót MM, a tutaj PAS to jest do pociągów. To dla nowych widzów, którzy jeszcze nie znają moich zwyczajów. To będzie Burntwood do White Hill. Proszę bardzo. Jest. Okej. Okay. Jeszcze tylko jedna rzecz nam pozostała, której nie zrobiliśmy, a mianowicie semafory, moi drodzy. To będzie tak. Tutaj również. Ja wiem, miało być na długość 5, ale dobra, już niech będzie w ten sposób. Teraz dosyć istotna kwestia, ponieważ tutaj musimy postawić sobie semafor. A właśnie. Czekajcie, zastanówmy się. Jeżeli on sobie jedzie tędy i wjedzie, powiedzmy, dalekobieżny na ten tor, to później zjeżdżając z niego, on musi dostać się jakoś na tor prawy. Aha, i może to zrobić tutaj. Może to zrobić tutaj, w tym miejscu, gdzie jest zielony ptaszek. Może sobie przejechać. No dobra. To tutaj niech stoi semafor. Oczywiście semafory jeszcze porozstawiamy. Gdzieś po trasie, w tunelach również mogą być, czemu nie? Bo tych pociągów to na pewno będzie tutaj trochę jeździło, z racji tego, że no przynajmniej dwa na początek, nie? Nie dzisiaj, ale ogólnie. Bo Burntwood, Colburn, to już dwa pociągi. Jeszcze jak tam dalej gdzieś wypuścimy, no to kolejne.
i my potrzebujemy mieć to ogarnięte. Martwi mnie tylko to, jak ja tutaj wpuszczę tę linię z Colburn, bo ją trzeba będzie jakoś wykręcić, albo tak jak powiedziałem, kolejną magistralę. Wówczas by się przebudowało może tę linię Wild Hill. I tutaj już nie trzeba semaforów. Dobra. Kupmy pociąg. Aha, kupmy pociąg. No, fajnie. Kupiłbym, gdybym miał go jak wprowadzić. Musimy zbudować jeszcze zajezdnię. I nie stanowiłoby to problemu, gdyby nie fakt, że po prostu nie ma jak tej zajezdni zbudować. Ale na spokojnie. Gdzieś tutaj ją umieścimy. Spróbujmy. Jeżeli bym, powiedzmy, wyprowadził tory. Aha, nie wyprowadziłbym. Co cię boli? Co cię boli? Gdzie cię boli? O, powiedz. Semafor przeszkadza. A, no właśnie. No dobra. To może być mały Lipton. Ale tu nie będzie Liptonka. Postawmy sobie zajezdnię kolejową gdzieś tutaj. Tylko może ją odwróćmy. Zawsze od tyłu. No i jeszcze równo, żeby było. Halo, halo. To ma być ładnie. Proszę bardzo. I teraz dopiero tory. Gdzieś stąd, załóżmy. O, może być. I ta zajezdnia będzie mogła, myślę, obsługiwać tutaj tamte linie również. Kupmy sobie pociąg. I teraz tak. Elektryki. Jakie mamy elektryki? Mamy takie. 140 na godzinę. Można. Wybierzmy to. Tylko pytanie, czy mamy wagony. Mamy. Super. To dodajmy, powiedzmy, 84 osoby niech jeżdżą. Prawie 20 milionów to jest wartość naszego pociągu. I wybierzmy to na nową linię Burntwood Wild Hill. I puśćmy czas. Przyjrzyjmy się naszej nowej maszynce. Aha. No i w porządku. Mip, mip, tak. Jeździ sobie szczęśliwie, woź dużo, dużo pasażerów. A ja się z wami, moi drodzy, żegnam. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.